Siema, witam tutaj wszystkich zainteresowanych. Pokazuję dzisiejsze skarby, takie szybciutko wpadłem tylko na parę minut na złom, bo czekałem na szefa. Zmieniam z jednego auta na drugie i akurat ten zakład był obok złomu. No i tak, wpadłem tak, tam na ten, ten nasz skup złomu. I znalazłem taką fajną rzecz, kielich kościelny. O kurczę. Kościelny kielich mszalny do picia wina. O kurczę, mosiężny. Który o tak wygląda, że to się, tą górę się zdejmuje. Niestety nie ma mocowania tak naprawdę. Bo to jest tak, świecznik w tym. Jak to się mówi? No w tym. Ja myślałem, że to jest, że to są dwie części tego samego. Że naprawdę albo kielich, albo coś w tym stylu. Bo jako kielich byłoby to fajne, ale to tak naprawdę. Nie wiem, czy może przypadkowe takie dwie rzeczy. Mosiężna miseczka taka fajna w sumie. I świecznik. Także ten. Także to jako potraktowałem to jako kielich. Nie jest zła rzecz, przyda się do czegoś. A tu jest silnik, jak to się mówi. Promieniowy czy jakoś tak. Wentylator promieniowy, bo właśnie. Silniczek z tą obudową i tak dalej. Wszystko fajnie chodzi, działa. Nie podłączałem do prądu, ale jestem pewien 100%, że to będzie działać. Ma takie fajne, fachowe tutaj zawieszenie. Bo sobie to oglądałem tak na spokojnie później. I tak, jest do tego, do tej obudowy. Jest zamocowany tutaj na takim ten, na takiej swojej podstawie ten silniczek elektryczny i tak. I chyba trzy śruby. I każda z tych śrub jest na takiej fajnej, gumowej tej tulejce jak gdyby. I nie wiem czy nie. O, chyba teraz widać, że ja mogę tak delikatnie ruszać, czyli te drgania jakieś tam nie są przenoszone później na tą obudowę, albo na odwrót, nie wiem, albo z obudowy na silnik. W każdym razie jest fajne, bardzo fajne zawieszenie fachowe. Tutaj sobie wziąłem, wypiąłem, bo tam był znowu ten taki, ktoś mi tutaj napisał, że to się nazywa switch światłowodowy, czyli taki ten, jak to się mówi, rozgałęzienie chyba światłowodowego, internetu, coś takiego. I w nim były powpinane właśnie chyba ze trzy takie te złączki, nie wiem do czego, ale wziąłem, fajne są. Są fajne dlatego, że tak fajne, w ogóle takie gadżety mi się podobają. Jakąś taką mają tutaj zapadkę, nie wiem do czego konkretnie, ale z tej strony to wygląda właśnie tak, jak złączę USB, ale chyba jest szersze trochę jednak. No w każdym razie trzy takie bajery, trzy takie złączki z tego switcha światłowodowego. To do kieszeni wziąłem, bo to żeby tamtego, żeby mi to się nie zniszczyło. No i najważniejsze to jest tak, takie metalowe wiaderko. Wiaderko wziąłem tylko dlatego, bo nie miałem nic, a w wiadrze było pełno takich tych. No to są te obejmy do rur. No i wiadomo, są różne średnice, jakieś tam mają tolerancję. Tam, nie wiem, to powiedzmy na przykład 150, 160 i tak dalej, 100, setki, 200, no cuda świata. Jakie tam. Tutaj jest najwięcej, to jest takich około 150, około 15 cm średnicy, czyli te 150. Jest najwięcej, ale jest też kilka innych. I wiadomo, to są z demontażu, ale są, większość z nich to jest w bardzo dobrym stanie. Nie mają tych gumowych uszczelnych, ale to mi akurat nie jest potrzebne. No i w każdym razie, całe ludzkie wiadro pełne tych obejm. Nie liczyłem ich, ale też no w tej chwili akurat nie mam czasu, bo tego muszę lecieć, żeby się nie spóźnić na autobus. To jest tak, wszystko łącznie dałem dwie dyszki, nie? W zaokrągleniu był ten szef, ten główny szef cały tego złomu, nie? Ojciec tego kolesia mojego. No i dobra, daj dwie dyszki, nie? A ważyło to chyba 10 czy 11 kilo. Całe wiadro z tymi wszystkimi gadżetami. Bo ten silnik też był w środku włożony i te mosiężne gadżety tak samo. A to miałem w kieszeni te switche, znaczy te złączki takie malutkie od switcha. No ale wiadomo, to nic nie ważyłoby. No a bałem się, że jak tam rzucę, to gdzieś tam się pogniecie, coś pęknie. Także szkoda byłoby, żeby to się zniszczyło i miałem w kieszeni. Nie to, żeby ukraść, tylko po prostu, żeby nic się nie zniszczyło. Nie? Bo tam żadnego oszustwa nie było tutaj w tym, że nie miałem zamiaru takiego. No i to tyle. Ja kończę, bo muszę lecieć autentycznie, żeby się nie spóźnić. No to tylko tyle. Chciałem szybko pokazać, pochwalić się. No i na razie. Cześć.